wszystko zaczęło się od udziału naszych pracowników w akcji Zostań pomocnikiem świętego Mikołaja. To już było kilka lat temu. Rozpoczęliśmy to małą grupą osób, natomiast z roku na rok, tak praktycznie już po 2 latach, pracownicy, praktycznie wszyscy naszej spółki przyłączyli się do tej akcji. Dzisiejsza akcja jest pod hasłem Nakręcanie na pomaganie, Dzień Babci i Dziadka. Jest to akcja wolontariuszy Orlen Laboratorium SA. Akcję zorganizowaliśmy z potrzeby serca. Wiemy, jak dzisiejszy czas, czas pandemii, wpływa na seniorów. Wszystkie inicjatywy to są inicjatywy pracowników i bardzo się z tego cieszymy i dlatego wspieramy w ich działaniach. Natomiast te inicjatywy są bardzo częste. Wspomagamy seniorów, domy opieki społecznej, domy dziecka już nie tylko przy okazji świąt, ale również wtedy, kiedy widzimy, że jest taka potrzeba lub też domy dziecka się do nas zwrócą. I przede wszystkim pomoc, którą zapewniamy, to również prowadzimy poprzez taką naszą wewnętrzną akcję food sharingu i kermasz, na przykład w tym roku ozdób świątecznych. I zebrane fundusze z tych akcji przeznaczamy właśnie na pomoc. Cały zarząd Orlen Laboratorium cieszy się z inicjatyw zgłaszanych przez pracowników. Wspieramy wolontariat i bierzemy czynny udział, jak pani tu redaktor wspomniała. Dlaczego to robimy? Bo widzimy w wolontariacie bardzo duże znaczenie. Przede wszystkim budowa zaangażowania, satysfakcji pracowników, poprawa komunikacji w spółce, rozwój ich kompetencji, rozwój kompetencji pracowników takich jak kompetencje organizacyjne czy umiejętności dydaktyczne. Także poprzez wolontariat poprawiamy wizerunek spółki wobec interesariuszy, a także budujemy kapitał społeczny w spółce. I obecnie stało się to już tradycją, że przed świętami Bożego Narodzenia przygotowujemy prezenty dla wszystkich dzieci wybranego domu dziecka czy placówki opiekuńczej. Także to nie tylko Płock, ale Włocławek, Jedlicze, Trzebinia, Lublin, Wrocław, Ostrów Wielkopolski, Olsztyn i Warszawa. Wymieniam tu wszystkie lokalizacje, w których funkcjonujemy i w których pracują pracownicy Orlen Laboratorium. Bardzo włączyła się też w akcję społeczność lokalna w postaci koła gospodyń wiejskich. Pomogli w zakupie produktów, które znajdują się w paczce, pomogli w pakowaniu, a też w dystrybucji do danego seniora. Te laurki, które są przygotowane, znajdą się w każdej paczce, aby był taki akcent dedykowany, indywidualny dla danego seniora. Kontynuacja, tak. Będziemy kontynuować na pewno akcję Zostań pomocnikiem świętego Mikołaja i kontynuacja tych rozpoczętych akcji. Mam nadzieję, że wrócimy do food sharingu, ponieważ no, niestety prowadzenie tej akcji wymaga już normalnych takich warunków funkcjonowania, ale mam nadzieję, że kermasz, na pewno będziemy organizować kermasz świąteczny przed Wielkanocą. No i zobaczymy jeszcze, w jakim kierunku to się wszystko rozwinie. Jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje.